Cześć wszystkim. Obiecana dwójeczka z Zygmuntem Augustem. Jest to już nowy Stop Nordic Gold. Moneta bita w 1996 roku. Nakład 200 tysięcy sztuk. Najrzadsza moneta dwuzłotowa. Ceny osiągają nawet 1000 zł. Ja posiadam monetę o wiele droższą. Moneta w gradingu. Zaraz pokażę, jaka nota. Bardzo wysoka jest. Pokażę sobie drugą stronę. Jakieś tam delikatne są skaleczenia. Jak widać, dłonie się pocą. Dobrze, że mam w gradingu. Ciężko mi wydobyć kolor, ale myślę, że to będzie widać teraz. Moneta jest jak z woreczka. Piękny, złoty kolor. Z zegareczkiem. Przejdźmy do noty. MS66. Bardzo wysoka nota. Moneta jest w pięknym, menniczym kolorze. Spokojnie taka moneta nawet może osiągnąć lada chwilę co najmniej 1500 zł. Bez problemu mógłbym sprzedać ją nawet za 1200 teraz. Wiadomo, nie każdego stać na taki wydatek. Ale zainteresowanie jest. Widzę na Allegro, że ludzie dają między 700 a 900 zł. No ale oczywiście takie monety z Allegro są bezpośrednio dotykane. Może są w menniczym stanie, ale mają odciski palców, inne plamy. Ja osobiście bym nie chciał takiej monety za takie pieniądze. Najlepszym rozwiązaniem właśnie jest grading amerykańskie NGC. Oczywiście koszt takiego wysłania gdzieś w granicach 35 euro plus koszt waszej monety, musicie sobie to dodać, czy wam się to opłaca. Jeżeli taka moneta będzie długoterminowo leżeć u was, nie macie zamiaru jej sprzedać zaraz, to jest dobre posunięcie. Wydać 35 euro, mieć ją w takim pudełeczku z certyfikatem autentyczności, stanu zachowania. Przejdźmy sobie na NGC, zobaczymy, ile ich jest. No jak widać, tutaj wypada to lepiej. MS69 mamy jedną sztukę. MS68 6 sztuk, MS67 18 sztuk, MS66 43 sztuki. No i tutaj mamy już 26, MS65, no i tak od 64 warto taką monetę mieć. 16 sztuk MS64. Z tego ujęcia właśnie bardzo ładnie widać ten złoty kolor. Ciężko taki kolorek, naprawdę. Zaraz sobie przejdziemy do katalogu. Szybki podgląd. Jak widać, najmniejszy nakład 200 tysięcy sztuk. Już mamy tutaj inną wagę, inny stop. Średnica 27 mm, waga 8,15 g. W miedzioniklu na przykład jest 10,8. Jest ona większa, cięższa ta moneta. To są takie ceny poglądowe. Za stan pierwszy 550 zł. W tamtym roku, w 2018 też, w 2019 te ceny były osiągalne. No tak do 600-700 zł można było dostać takiego Zygmunta. Dzisiaj to jest 900 zł minimum.
Oczywiście zależy to od stanu zachowania. Będę się z wami żegnał. Następną monetę mogę wam zdradzić, jak wam pokażę. Będzie Jerzyk. Teraz będę się z wami żegnał. Cześć i czekajcie na następny film.